Modliszka. W rolach głównych Sam Winslow. Czy bierzesz sobie Lizę Compton za żonę i przyrzekasz być z nią na dobre i złe, w bogactwie i biedzie, w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć was nie rozłączy? Tak. Lisa Compton, czy bierzesz sobie za męża Sama Winslowa i przyrzekasz być z nim na dobre i złe, w bogactwie i biedzie, zdrowiu i chorobie, póki śmierć was nie rozłączy? Tak. Zaślubiam cię tą obrączką. Zaślubiam cię tą obrączką. Mocą mojego urzędu ogłaszam was mężem i żoną. Teraz możesz ją pocałować. Scenariusz. Reżyseria. Klamka zapadła. Teraz już mi nie uciekniesz. Jestem taka szczęśliwa. A nie mówiłam? Wszystko było cudowne. My dwoje w tym pięknym kościele. Jesteś taki przystojny. A ty taka piękna. Obym taka była zawsze w twoich oczach. Tak bardzo o tym marzyłam. Było tak wspaniale. Masz rację. Co się stało? Ty płaczesz? Dlaczego? Jaka szkoda, że mój ojciec tego nie doczekał. Tak bardzo go przypominasz. Swoją siłą. I uśmiechem. Kiedy o nim tak mówisz, mam wrażenie, że znam go od dawna. Czy jestem jeszcze potrzebny? Nie, to wszystko. Dziękujemy. A to co? Na pamiątkę. Przecież nie znosisz zdjęć, tylko swoich. Zdjęcia nie potrafią oddać twojej uroty. Chciałem z tym poczekać, ale... Sam, to cudowne. Pomóż mi zapiąć. Jaki piękny. Podoba ci się? Wspaniały. Ja też mam coś dla ciebie. Moja ulubiona. To w zamian za tę wysączoną na przyjęciu urodzinowym. Gdzie ją wyszukałaś? Na aukcji w zeszłym tygodniu. To niespodzianka. Musimy to uczcić. Za moją najdroższą. I za tę chwilę, na którą tak czekaliśmy. Ma jakiś dziwny smak.
Coś jest nie tak. Po prostu odpręż się, nie walcz. O czym ty mówisz? Przecież mnie kochasz. Tak. Bardziej niż myślisz. I dlatego to zrobiłam. Chciałam to skończyć w chwili, gdy wciąż się kochamy. Zanim zaczniemy kłamać i ranić się. Dopóki wszystko jest cudowne. Rozumiesz to? Centrala? Czym mogę służyć? Proszę nie łączyć do nas rozmów. Dzisiaj był nasz ślub i potrzebujemy chwili wytchnienia. Chcemy mieć czas dla siebie. Cyjanek potasu. Prawdopodobnie w jedzeniu lub piciu. Musimy zrobić dokładną analizę. Nie ma żadnych odcisków, wszystko wytarte. Co ma do tego FBI? Zbieżność faktów. Majętny biznesmen, ślub i zaraz po facecie. A wdowy ani widu, ani słychu. Seryjne morderstwa zawsze popełniali mężczyźni. To już przeszłość. Co o niej wiecie? Niewiele. 5 zabójstw w ciągu 10 lat. Nawet nie wiemy, jak wygląda. Za każdym razem inaczej, jak kameleon. Przybiera wygląd odpowiadający facetowi, potem zabija i zmywa się bez śladu. Zabawne, że każdy twierdzi, że to przemiła osoba. Ciekawe, jak dobiera sobie ofiary. Zaraz będę do pani dyspozycji. Nie ma pośpiechu. Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Czekam na zamówione książki. Chyba już tu panią widziałem. Naprawdę? Pan tu pracuje? Powiedzmy, jestem właścicielem. Nazywam się Dan McAndrews, więc jest pan dobrze zorientowany. Mamy 5 dużych księgarni, wszystko co zostało napisane. Proszę o tytuł. To nowa książka kucharska. Francuska kuchnia regionalna, ale nie pamiętam tytułu. Mój zakątek Prowansji. Tak. To zadziwiające. Nie tak znów bardzo. Sprzedaliśmy wszystkie egzemplarze, ale dla pani mogę zdobyć jeszcze jeden. Tu ma pani wszystko na temat XIX-wiecznej Rosji. Doskonale. Będzie co czytać. Muszę się podbudować. Piszę powieść. O mrocznym i potężnym carze i pięknej wieśniaczce, dla której stracił głowę. Ach, te dziewczyny. Ach, ci władcze mężczyźni. Więc znajdzie pan dla mnie tę książkę? Będę jej poszukiwał jak myśliwy zwierzyny. Jakie to podniecające. Jak panią znajdę, kiedy już będę ją miał? Harriet ma mój adres. Dzięki za pomoc. Nazywa się Linda Crandall. Powinieneś się nią zainteresować.
Pan McAndrews. Przepraszam, zwykle nie wpadam bez uprzedzenia, ale Harriet nie miała telefonu, tylko adres. Pewnie pani nie uwierzy, ale właśnie tędy przejeżdżałem. To najprawdziwsza prawda. To dla pani. Więc ją pan znalazł? W końcu mi się udało. Pewnie przyda się pani na dziś wieczór. Niestety, zepsuł mi się piekarnik. Cóż, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w księgarni. Na pewno. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Jeśli nie ma pani innych planów, zapraszam panią do świetnej restauracji na mieście. Musiałabym się przebrać. Możemy spotkać się na miejscu, jeśli to panu odpowiada. Oczywiście. Więc o 8:00 w Brasserie. Będę. To na razie. Chyba się nie spóźniłam. Nie wiedziałam, w co się ubrać. Coś nie tak? Wyglądasz cudownie. Bardzo dziękuję. Jak to miło. Napijesz się wina? Chętnie. Byłem taki ciekawy, co napisałaś, że szukałem w katalogach twojego nazwiska. I nie znalazłeś go? Nie. Bo posługuję się kilkoma pseudonimami. Chciałabym pewnego dnia spróbować poważnej literatury i wolę, żeby nie kojarzono mnie z jakimiś romansidłami. Więc muszę się domyślić, pod jakimi się kryjesz. Są znacznie przyjemniejsze sposoby spędzania wolnego czasu. Dużo czytam, skrzywienie zawodowe. Wychowanie syna też mi sporo zabiera. Masz syna? To wspaniale. Ile ma lat? 16. To fajny dzieciak. A ty masz dzieci? Kiedyś byłam już bliska ślubu, ale jakoś nie wyszło. Widocznie nie spotkałam tego jedynego. Zwykła historia. To dziwne. Nasze życie się układało i nagle wiem, co czujesz. Przepraszam, jeśli wydaje ci się trochę sztywny. Wyszedłem z wprawy. Zapomniałem o randkach. To miłe, że mnie zaprosiłeś. Czy moglibyśmy spotkać się jeszcze kiedyś? Co to? Myślę, że to numer telefonu. Co za głuptas z ciebie. Niczego nie potrafisz załatwić. Byłaś taka nachalna. Na pewno zauważył i nie zadzwoni. Bo i po co? Jesteś taka brzydka i głupia. Nikt cię nie zechce. Po prostu uwielbiam gotować. Od dawna nie robiłam dla kogoś obiadu. Czy twój syn lubi karczochy? Nieważne, co on lubi. Zrób to, na co masz ochotę. Weźmy jeszcze parę. Mamy już dość. Dla ilu osób mam wyprawić ucztę? Ty, ja, Bobby, Sally, przyjaciółka Bobiego. Ma dziewczynę? To miłe. Jest jeszcze siostra mojej żony, Betty. Mieszka z nami. Od czasu śmierci Margaret, Betty zajmuje się domem i zastępuje Bobiemu matkę. To szczęście, że masz ją przy sobie. O tak. A więc pięcioro.
No nic wielkiego. Potrzebny mi będzie jeszcze ryż. Poszukasz go? Jasne. Rozejrzę się za wiśniami na super deser. Jak tylko wrócę do domu, pożałujesz. Słyszysz, co do ciebie mówię? Co za głuptas. Jeszcze mnie popamiętasz. Niech się pani nie waży bić dziecko. Nie pani interes. Nie, to pani interes. Niech ją pani tknie jeszcze raz, a będzie pani żałowała do końca życia. Coś jest nie w porządku? Nie, teraz już nie. Do zobaczenia. Kto jest z Donem? To chyba ona. Jest bardzo ładna. Do zobaczenia. To chyba luksusowy hotel. My nazywamy go domem. Sam go zaprojektowałem. Podoba ci się? Czy mógłby się nie podobać? To Margaret. Bardzo piękna. Ma taki uroczy uśmiech. Pomyślałam, że przyda się pomoc. Ty pewnie jesteś Linda. A ty Betty. O co chodzi? Zapomniałam o wiśniach. Mogę wyskoczyć do sklepu. Bardzo mi przykro, ale bez wiśni nie będzie deseru. Zaraz wracam. Idź już. Będziemy mogły trochę o tobie poplotkować. Zaczynam się niepokoić. A masz czym? Bobby miał to pozmywać. I tak narobię bałaganu. Pozmywam wszystko od razu. Piękna bransoletka. Tak, ja też ją bardzo lubię. Don mówi, że piszesz powieść o Rosji. Anna Karenina należy do moich ulubionych. Ja też lubię jej książki. Która była młodsza, ty czy twoja siostra? Ja. Don na pewno bardzo ją kochał. Wszyscy ją kochali, zwłaszcza Don. Kiedy umarła, Dona jakby ubyło. Cześć. Widziałem tatę. Dokąd pojechał? A może by się najpierw przywitał z naszym gościem? Przepraszam. Jestem Bob. A ja Linda. Uprawiasz kolarstwo? Skąd wiesz? Punkt dla ciebie. Czemu nie pozmywałeś? Byłem zajęty. Idź się teraz umyć i zostaw ubranie w pralni. Jest mu teraz bardzo ciężko. Była fantastyczna. Wszyscy uważali, że Sam złapał Pana Boga za nogi. Tak uważali? A co Pan o niej sądzi? Coś w niej było, coś dziwnego. Wręcz niesamowitego. To jej zachowanie. Desperacko starała się, by wszyscy ją polubili. Wchodziła do pokoju i od razu wyczuwała atmosferę. Mam tu jej fotografię. Nie spodziewajcie się po niej zbyt wiele. Nie znosiła, jak ktoś ją fotografował. Czy miał jakieś znaki szczególne, po których można by ją zidentyfikować? Pewnego razu zauważyłem zadrapania. Co to było? Takie znaki na przedramieniu. Coś jakby płytkie cięcia. Tu i tu. Nie mam pojęcia od czego. Jeszcze nie jadłam czegoś podobnego. Na pewno nie w naszym domu. Chciałam zrobić coś specjalnego. Na pewno nie chcesz wina, Betty? Wystarczy mi woda mineralna. Szkoda, żeby miało się zmarnować. Dziękuję, nie. There you go. So, what do you think?
Co o niej myślisz? Całkiem miła. Nawet bardzo miła. Chyba zostało wam jeszcze trochę wolnego miejsca? Niech ktoś wezwie straż pożarną. Nie bój się, Bob, to tylko płonące wiśnie. Nieźle wygląda. Brawo. Ale tego chyba skosztujesz, Betty. Alkohol się wypalił. Dobranoc. Wstąpisz na chwilę? Chyba powinienem wrócić do domu. Na jednego drinka. Dobrze. Czy pozwolisz, że przebiorę się w coś wygodniejszego? Oczywiście. Proszę bardzo. Poczęstuj się, alkohol znajdziesz w barku. To tylko pierwszy szkic. Lepiej na to nie patrz. Nie o to chodzi. Kiedy powiedziałaś, że przebierzesz się w coś wygodniejszego, pomyślałem... Naoglądałem się nieprzyzwoitych filmów. Chyba cię nie rozczarowałam. Ani trochę. Nie, przestań. Myślałem, że tego chcesz, Lindo. Przepraszam. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Co się stało, Lindo? Czy zrobiłem coś nie tak? Po prostu wystraszyłam się. Wszystko stało się tak szybko. Straciłam panowanie. Przepraszam. Myślę, że oboje nie jesteśmy jeszcze gotowi. Pójdę już. Nie. Słucham? Nie odchodź, proszę. Zostań ze mną. Błagam. Przytul mnie. Nie ufam jej. Komu? Lindzie. Nie pytaj dlaczego. Mam takie przeczucie, że ona nie jest tą, za którą się podaje. Chyba spodziewałaś się, że w końcu on kogoś pozna. Nie o to chodzi. Ona jakoby jest pisarką, a nie wie, że Anna Karenina to powieść, nie autorka. Ona pisze romanse, to żadna literatura. Don nie wrócił wczoraj na noc, prawda? Masz mnie za idiotkę? Nie.
Ale spójrz prawdzie w oczy. Don jest dorosły, sam dobiera sobie przyjaciół. I nic nie możesz na to poradzić. Coś ty ze mną zrobiła. Ja mogłabym spytać o to samo. Bałem się, że już nigdy nie zaznam tego uczucia. Chodź. Dokąd idziemy? Na górę. Na pewno tego chcesz? Bardzo. Słucham, księgarnia. Cześć, mówi Betty. Nie, ale niedługo ma przyjść. Zostawić wiadomość? O 8 na kolacji. I bez wykrętów. Dobrze. Przekażę mu. Jak tam praca nad książką? Na etapie wstępnym. Nie mogę się doczekać. Czy kończy się szczęśliwie? Zawsze musi być happy end. Chyba zostawiłam apaszkę w biurze Dona. Czy mogłabyś spojrzeć? Oczywiście. Słucham. Harriet mówiła, że wpadłaś. Brak mi ciebie. I mam dla ciebie niespodziankę. Możesz przyjść zaraz po pracy? Bardzo bym chciała, ale muszę najpierw zobaczyć się z Bobim i zmienić ubranie. Możesz zadzwonić do syna ode mnie. Tak będzie prościej. Jest już dość późno. Nie mogę się na ciebie doczekać. Czy ktoś kiedykolwiek ci odmówił? Nigdy po raz drugi. No dobrze. To naprawdę ty, Don? Witaj, Paulo. Co za traf? Na liście nie było twojego nazwiska. Rezerwacja jest na Crandall. Poznajcie się. Nie widzieliśmy się chyba pół roku. Jestem zapracowany, to wszystko. Ale wyglądasz wspaniale. Ty też. Czy dostaniemy stolik? Oczywiście. Proszę tędy. Bawcie się dobrze. Zajrzę do was za jakiś czas.
Don był zawsze moim ulubieńcem. Jest piękna. Umawiasz się z nią? Spotkaliśmy się kiedyś kilka razy. To nie było nic poważnego. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Jesteś głodna? Po prostu umieram. Mają tu bardzo dobre ryby, z własnych połowów. Uwielbiam wędkowanie. Ojciec uczył mnie, jak łowić na muchę. A ty? Nie znam lepszego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Tak? Nie wiedziałam. Mamy tu jeden z najlepszych terenów wędkarskich. Chciałabyś spróbować? Z przyjemnością. Smakowało? Wszystko było przepyszne. Musimy tu jeszcze przyjść. Może odrobinę likieru na koszt firmy? Jak dawniej. Koniecznie. Tak mi przykro. Ja się tym zajmę. Spróbuję zmyć wodą. Strasznie mi głupio. To nie twoja wina. Chyba pójdę jej pomóc. Ostrożnie, zniszczysz sukienkę. Najlepiej daj ją do pralni i przyślij mi rachunek. Spróbuj ciepłą wodą. Mam już ciebie dość. I ostrzegam, trzymaj się z daleka od Dona. Odprowadzę cię. Nie, nie trzeba. Zadzwonię jutro. Dobranoc. Jeszcze raz cię przepraszam, Paulo. W porządku. Cieszę się, że ta noc się wreszcie skończyła. Mam na ciebie poczekać? Nie, idź. Zobaczymy się jutro. Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dolar. Właśnie, dobranoc. Kto nakrył w jadalni? Urządziliście sobie przyjęcie? To dla ciebie. Ciocia Betty tak się starała. Nikt mi o niczym nie mówił. Potrzebne ci specjalne zaproszenie? Chodzi ci o Lindę? Nie, nie o nią. O nas. Prawie już tu nie bywasz, tato. Zależy mi na niej, Bobby. Chciałbym się z nią ożenić. Znów bylibyśmy rodziną. Co ty na to? Czemu nie? Przepraszam za wczoraj, Betty. Naprawdę nie miałem pojęcia. Chciałam tylko zrobić ci przyjemność. Już tak dawno nie byliśmy wszyscy razem. Nie chciałem cię urazić. Lepiej wyjaśnijmy sprawę Lindy. Nie mam ochoty o niej rozmawiać. I w ogóle mam ją gdzieś.
Miałem kiedyś sprawę o maltretowanie dziecka. Coś mi mówi, że nasza sprawczyni jest taką samą ofiarą jak mężczyźni, który zabija. Daj spokój z tym psychologicznym bełkotem. Nam potrzebne jest jej nazwisko i odciski palców. Chcę po prostu stworzyć pełniejszy obraz. Co o niej wiemy? Jest wrażliwa, wszyscy ją lubią. Każda ofiara widzi w niej właśnie tę jedyną kobietę. Świetnie, i co z tego? Możemy pofantazjować. Jako dziecko była bita i maltretowana. Może nawet zgwałcona. Może to był jej ojciec. Albo może rzucił jej matkę. Może ona była prostytutką czy alkoholiczką. Może jej ojciec bił matkę. Pewne cechy są dziedziczne. Więc brak opieki w dzieciństwie odbija się teraz rykoszetem? Właśnie. Pięknie. I dlatego mamy już 5 trupów. Przyjdzie prędzej czy później. Dzień dobry. Gdzie się podziewałeś? To tajemnica. Wiesz, że tego nie znoszę. Co masz w kieszeni? Pokaż. Nie tutaj. Chodź. Tu jest klucz do mojej przyszłości, do mojego szczęścia. To dla mnie? Dzięki tobie odzyskałem nadzieję. Uświadomiłaś mi, że życie to coś więcej niż księgi i sprawozdania. Jest coś znacznie ważniejszego, to miłość. Wyjdziesz za mnie? Tak. O tak. Urządzimy najwspanialsze przyjęcie zaręczynowe w mieście. Chcesz? Bardzo. I bardzo cię kocham. Księgarnia. Cześć, mówi Betty. Czy jest tam Don? Należą mu się przeprosiny. Chyba tak, ale jest zajęty. Oświadcza się Lindzie w dziale literatury romantycznej. Poproś go, żeby do mnie zadzwonił. Oczywiście, przekażę mu. Mają być dzisiaj dostawcy w sprawie tego przyjęcia. Będziesz w domu, czy ja mam to załatwić? Boże. Znaleziono zamordowaną kobietę. Pozwól tu, Lindo. Chcę ci przedstawić mojego przyjaciela. George, to jest Linda, moja piękna przyszła. Witaj. Zawsze to mówię, że Don świetnie się zna na kobietach i biżuterii. Dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy. George i ja od dawna wędkujemy. Linda też to bardzo lubi. Jutro wybieramy się nad rzekę na ryby. Nie chciałbyś zatańczyć, George? Wybaczcie, obowiązki. George jest lekarzem? Pediatrą. To dobry chłop. Karen ostrzy sobie na niego zęby. Co ci się stało, kochanie? To nic. Kot z sąsiedztwa. Nagroda za przyjazne podejście. Może George powinien to obejrzeć?
Bob wygląda na zagubionego. Zajmę się nim. Pewnie nie jest to twój ulubiony rodzaj muzyki, ale czy mógłbyś ze mną zatańczyć? Nie, kiepski ze mnie tancerz. Nie chcę słuchać żadnych wykrętów. Chodź, spróbujemy. Uważaj, podobno poncz jest zabójczy. Co ty mówisz? Nie wiedziałam. Don powiedział mi o nieporozumieniu z kolacją. Przepraszam, naprawdę, zapisałam wiadomość. Na pewno kartka dostała nóżek i wywędrowała. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj Lindę. Była wtedy w księgarni. Przepraszam. Co ty na to, że mam być twoją macochą? Nie chcę zajmować miejsca twojej matki. Kocham twojego ojca. A ty jesteś naprawdę bardzo fajny. Dajmy sobie spokój z tą macochą. Możemy być przyjaciółmi. Załatwione. Czy mogę cię odbić tancerkę, synu? Jasne. To wspaniały chłopak. Dobrze się bawisz? To najcudowniejsze przyjęcie w moim życiu. Zresztą każda chwila spędzona z tobą jest cudowna. Pomyślałem sobie, że powinnaś się tu sprowadzić. Bylibyśmy stale razem. Bardzo bym chciała. Ale boję się urazić Betty. Tyle dla ciebie zrobiła. I dla mnie. Prędzej czy później musimy jej powiedzieć. Cisza, proszę o ciszę. Chcę coś powiedzieć. Co z nią? Dzisiaj jest szczególny wieczór, to nasz tort. Przybyliście tu, by poznać Lindę. Ten tort to jej dzieło. Jest bardzo zręczna w kuchni. W ogóle jest bardzo zręczna. Proszę o uśmiech. Nie bądź taka nieśmiała. Proszę o oklaski dla Lindy. Przepraszam. Bardzo mi przykro. Don.